Motocyklista przekroczył dopuszczalną prędkość o prawie 100 km na godzinę. Jechał tylko w krótkich spodenkach i koszulce. W trakcie patrolu miasta policjanci z chorzowskiej drogówki zwrócili uwagę na motocyklistę, który poruszał się znacznie szybciej niż pozwalają ograniczenia. Wynik pomiaru wskazał niespełna 200 km na godzinę na odcinku, gdzie obowiązuje limit 100 km na godzinę. Dopiero gdy sytuacja na drodze zmusiła motocyklistę do zwolnienia, zauważył i usłyszał radiowóz z policjantami próbującymi zatrzymać go do kontroli. Nadomiar złego mieszkaniec Katowic ubrany był w szorty i koszulkę z krótkim rękawem. Taki strój nawet przy prędkościach zgodnych z ograniczeniami w przypadku upadku nie zapewniłby odpowiedniej ochrony. Kierujący miał świadomość tak rażącego przekroczenia prędkości. Został ukarany mandatem w kwocie 2,5 tysiąca złotych, a jego konto punktów karnych powiększyło się o 15.